Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i widzimy się. Moi drodzy, Heroes 3 HD Shadow of Death. Gramy w troszeczkę innej rozdzielczości, nie jestem pewien, jak to zostanie zrenderowane. Ja to dzisiaj wszystko szybko ustawiałem na rano. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak to przetworzy YouTube. Ja będę ewentualnie kombinował z tym jeszcze, muszę grać w oknie, więc mam troszeczkę inny podgląd gry. Mam nadzieję, że też kamera w miarę się wpasowuje, więc oczywiście dajcie jakiś tam feedback, czy wam pasuje, czy nie. No i jesteśmy. Jesteśmy, moi drodzy, wracamy do starej HD wersji, nie HD Edition, tylko do wersji HD, czy HD Moda, ja to tak nazywałem roboczo. No i będziemy tutaj bawić się w kampanię. Od razu na samym początku wam zaznaczę, że jeśli jesteście zainteresowani, seria wam się podoba, to zachęcam zawsze na początku serii do zostawienia łapek w górę. To poprawia bardzo mocno pozycjonowanie, jeżeli mówimy o ktoś pisuje hasło w wyszukiwarce kampania Shadow of Death. Byłbym bardzo wdzięczny za coś takiego. Dalej, co jeszcze będziemy omawiali? Konkretnie, cała kampania poprzednia Restoration of Raphia została realizowana w HD Edition, więc jeżeli jesteście zainteresowani, zachęcam do sprawdzenia playlisty. 51 odcinkach się wyrobiłem z całą kampanią, wykonałem wszystkie misje, włącznie z tutaj z kampanią dodatkową, która jest ukryta. Ostrza Armagedonu robić nie będę, to powiem wam wprost, według mnie to jest po prostu jakby fajne dla gracza, jak gram sobie samemu, tak? Bo tutaj jest po prostu kilka misji, które wymagają mega ciupciania się z nią i grania, więc zagramy w Shadow of Death. Najzwyczajniej w świecie zagramy w Shadow of Death. Mam świadomość, że niedługo będę wyjeżdżał i będę musiał ponagrywać do przodu, więc idąc tym tropem zaczniemy sobie najprawdopodobniej od eliksiru życia, czyli od gelu. Mamy wszystkie usprawnienia wynikające z dodatku Tnij Siecz, chyba jest dosyć trudno, o ile pamiętam. I tutaj narodziny barbarzyńcy też chyba nie są za proste, jak pamięć mnie nie myli. Więc oczywiście zaczniemy sobie od eliksiru życia, później chyba odblokuje się ta kampania, potem ta i tutaj jest chyba ukryta jedna. Nie jestem pewien. Kampanię Shadow of Death nie pamiętam prawie w ogóle. Jeszcze o ile Restoration of Raphia, tam kilka z nich kojarzyłem, to Shadow of Death'ów prawie w ogóle nie pamiętam, więc wszelaki feedback z waszej strony będzie zawsze mile wskazany. Kolejną kwestią, którą będziemy jeszcze robić, to ja staram się zawsze odpowiadać na wasze komentarze, jakąś taki dialog utrzymywać w ramach tych odcinków, więc jeśli jesteście zainteresowani jakąś taką wymianą, to zachęcam zawsze do pisania, komentarzy, jakiegoś odpowiadania, mówienia, pytania. Ja zawsze staram się robić to jak najczęściej, więc okej. Okay. To chyba tyle, jeżeli chodzi o formalności. Wracamy do HD Moda w końcu. Okej, okay, i jedziemy, moi drodzy, eliksir życia. Tak, tutaj wybieramy poziom. Ja zwykłem grać na wieży, żeby ta kampania nie była jakoś strasznie trudna, żebym się nie musiał na niej zamordować, będę grał na wieży, z kim zaczniemy sobie. Tutaj tak, generalnie będziemy grali Gelu. Gelu działa w taki sposób, że on może ulepszać strzelców, czy elfów wysokich, łuczników i kuszników, czy kuszników i kuszników tam ulepszonych, może ulepszać na strzelców, więc logicznym wydawałoby się wziąć 15 elfów, możemy je ulepszyć. Ale ja wezmę od strzelców, bo wtedy mam gwarancję, że mam ich na starcie większą ilość, a ci strzelcy są rozpierdalatorami, a dlaczego, to zobaczycie za chwilkę, ale myślę, że możemy przejść do kampanii. Okej, okay, widzę, że się zwaliło coś z kampanią. Nie ma animacji. No dobra, przy nich przyleci. Nie wiem, co się zadziało do końca. Może to po prostu jakiś błąd, ale myślę, że po prostu będziemy kontynuowali. O Jezu, już nie jestem przyzwyczajony, za bardzo się napatrzyłem na grę w HD modzie i po prostu ciężko już mi się przyzwyczaić, ale wy się chyba przyłączacie według rozkazu, dokładnie melduję się według rozkazu. Ok, spoko. Ciebie bym ulepszył, wrzućmy ciebie w górną grupkę, zostań sobie na środku. Czym Galu zaczyna, bo nie pamiętam. Łucznictwo, dowodzenie. No okej, spoko. Horda kamiennych gergulców. Na miękko. Oni mają zawsze prostą strzałkę, moi drodzy, więc z nimi nie ma większego problemu, bo oni zawsze przelatują całą mapę. Defend. No i ten HD mod chodzi szybko przede wszystkim. Defend. No i zdychaj, śmieciu. Mają zawsze prostą strzałę. Okej, 7 dni wypadnę z gry. Okej, nie ma problemu jak dla mnie. Jedziemy i tu mamy bastionik do zdobycia. Mamy paru szkieletków po drodze, ale z tymi naszymi łucznikami to powiedzmy sobie szczerze, że gra jest bardzo, bardzo prosta. Oczywiście możemy ich ostrzeliwać. Mamy sharpshooterów, którzy po prostu robią rozpierdol, generalnie rzecz biorąc, więc nie mamy większego problemu. Goście mają prostą strzałę praktycznie zawsze. O, jak szybko i sprawnie chodzi ta wersja. Okej. Okay. No, coś mają. Siebie się pozbądźmy. Siebie. Teraz tak, ty przywal w tego. Nie chciałbym żadnego sharpshootera stracić, to by było bardzo niewskazane.
No dobra, nie stracę. Wbijajcie się, moi drodzy. Chociaż mogę nawet się nie wbijać w gruncie rzeczy. Tak, i tak. Okej. O Jezu, jak to szybciutko idzie i sprawnie. Ho, ho, ho. Dobra, Forest. Oczywiście idziemy tutaj w pierwszym tygodniu, pójdziemy w zamek. Z wojska wezmę tylko elfów, przepraszam. Wrzucimy ich do armii Gelu i oczywiście ich ulepszymy. I to jest wszystko, co zrobimy. Z tą armią w zupełności możemy sobie poradzić ze wszystkimi przeciwnościami losu, które tutaj się znajdują. Bardzo szybko to idzie, co? Przyznacie? Młyn mamy setkę. Oczywiście mamy wszystkiego rodzaju usprawnienia, czyli takie jak przyspieszone budowanie, przyspieszona rekrutacja, no dużo, dużo rzeczy, których nam brakowało w Restoration of Raffia. Hademod generalnie rzecz biorąc charakteryzuje się tym, że zbiera wszystkie rzeczy, wszystkie bugi i je po prostu naprawia, usprawnia. Takie było założenie twórców Hademoda. O, jeszcze mam magię ziemi na Gelu, no prościej się nie dało, nie? Dobra, tutaj tak, tutaj trzeba zrobić jakąś gildię magów, samą od kuźnia, czyli ratusz i kapitol, tutaj akurat drogę znacie. Drugiego bohatera jeszcze nie robię, bo chcę w pierwszym tygodniu troszeczkę sobie jednak tego hajsu wyfarmić. Dlatego się trochę martwię i nie chcę robić tego do końca. Dobra, pa pa. Zdychaj śmieciu, czyli kopalnie są nasze. Ja już z przyzwyczajenia chcę naciskać wszędzie Enter, Hademot jakby troszeczkę usprawnia tego typu rzeczy. Ale myślę, że tak, sama w sobie przygoda przez Heroesy 3 to HD Edition też było fajne, bo u mnie to w ogóle obudziło z powrotem chęć do pogrania w Heroesy przede wszystkim. Ja miałem straszny problem, że długo miałem taki trochę niesmak do Heroesów. O, dzień dobry. Miałem długo niesmak do Heroesów, bo grałem w nie. Grałem w nim naprawdę bardzo długo, przeszedłem naprawdę dużo scenariuszy w nich i w końcu jakoś ta gra obudziła we mnie z powrotem chęć zaliczenia całej gry. I więc no, na pewno tutaj spore podziękowania do tej gry, co tu więcej mówić. Dobra, to widzę, że mamy kolejny zamek, zabierzmy sobie to. Wiecie, co, nawet nie sprawdziłem celu misji, zaraz będę musiał zweryfikować, o co chodzi w tej misji. Ratusz na tu mieć nie można, więc w zasadzie nic stąd nie chcę. Nie, tego nie chcę, bo chcę tu zbudować ratusz. Chyba, żebyśmy zrobili bus do ruchu. Mamy mało ruchu, moglibyśmy sobie zrobić to. No, zróbmy sobie bus do ruchu. Macie 9, to jesteście chyba nawet szybsi od nich, nie? Jesteście. To inaczej. Tak zrobimy. I skończmy turę. O, kręci się wróg, dobra. Może faktycznie warto tego sierżanta tam zrobić. Weźmy sobie jeszcze ammo kart. Chociaż w gruncie rzeczy to nie jest on jakiś niezbędny. Mogę książkę czarów kupić, której nie kupiłem wcześniej. Zaawansowana magia ziemi. Okej, Gelu do 10 poziomu może tu dojść. 6 poziom to mam oczywiście. Mądrość. To co? Cytadela. No i kończymy turę. Ten Gaugan nam się tu kręci. Skrzynki Pandory nie podniósł. Trochę się zsykał. Niebieskiego strażnika nie mamy. A jaki jest cel misji? Pokonaj wszystkich wrogów. Dobra, okej. To nie widzę problemu zatem. Rozbitą kopalnię. Jasne, że tak, dawaj mi. Pewnie niebieski strażnik graniczny jest źle. Ja muszę grać w oknie, więc też nie mogę tak sobie swobodnie mapki przewijać. Czy ja mam w ogóle podstawę kopalni? Nie mam. Będę musiał je zdobyć. Coś było? Zdobądź to. Może się przyłączą też to ci? Nie. Ci się nie przyłączą. Zielony strażnik graniczny. No i co, jak gramy sobie w HD, no to może po prostu spróbujemy z tej gry trochę wszystkie soki, że tak powiem, wypić. Kampanie są w miarę fajne i tych bohaterów opłaca się levelować. Więc może poróbmy to. Przynajmniej do 10 poziomu tego Gelu, żeby zrobić, nie? Okej, Gelu, nie, no to Gelu na pewno będzie ją szybko 10 poziom. Drugiego bohatera jakiegoś by trzeba mieć. Wiecie co? To ja bym sobie skorzystał z kontinuum z tej opcji. Ja bym chciał zaprosić Bastionu. I będę chciał Kyrę. Tak, Kyrę będę chciał. I to powinno banglać chyba, nie? Nie pamiętam tą mechanikę. Chyba powinno być tak, dobra. Czyli w następnym tygodniu ona się powinna nam pojawić w zamku. Forest jeszcze się nie może rozbudować, więc kończymy. O! Trochę do tyłu jesteśmy, to niedobrze. Nie do końca najlepiej. Tu są jakieś ograsy. Pojedźmy jeszcze tutaj na północ, bo wszystkich kopalni widzę, że nie mam. Czy coś jeszcze? Tutaj i tak nie możemy nic zbudować. A mógłbym przeskoczyć przez to miasto, chociaż po książkę. I po czary, nie? To jest zawsze miła rzecz. Kolego Ignacy. Tutaj nie byłeś. To przejeźdź tędy. Tutaj, no, zamek trzeba postawić, to na pewno.
nie mam surowców jeszcze do niego. Zaawansowane dowodzenie, zawsze fajne. Zwłaszcza, że jeżeli będziemy mieli armię złożoną z kilku różnych armii, no to jest oczywiście bardzo przydatna rzecz. Tutaj przeskocz sobie po czarno. Slow to bardzo dobrze. Dorzuć mi elfy. Klasycznie oczywiście elfy ulepszamy. U Gelu to ulepszenie jest bardzo drogie, bo to jest 100 na jednostkę, więc to nie jest mało. Zbalansuj ich sobie. 25-25. W zupełności jest ok. Pegazy. Nie, no ja chcę ten zamek zrobić przede wszystkim. Pegazy chyba... Nie, chyba one tylko kryształy biorą, o ile pamiętam. Targowisko to jest akurat nie głupie. Nie, to jest bardzo głupi, Ignacy, bo to kosztowało drewno. Oj, głupku, głupku. Centaury... A, wrzuć się. Tutaj oczywiście walkę toczymy. Dobrze. Po wrogu. Idziemy dalej, nie? Z tej strony już mamy względnie poczyszczone. Mamy czerwony i zielony strażnik graniczny, dobrze. Czego nam brakuje? No paru surowców, wiecie co? Nawet sobie myślę, że możemy zamienić. Wiem, że to może nie jest najkorzystniejsza wymiana, ale ten kapitał chciałbym mieć miodek przyspieszony. Ja do końca nie pamiętam, co tam się znajduje po drugiej stronie. Na pewno nic jakoś strasznie trudnego, ale powinno być ok. Wrzućmy sobie zamek i jedziemy. O, skurwesyl. Dobra. Taki jesteś cwany, no to się pobawimy. Wrzucę mi elfy. Ulepsz mi elfy, nawet kosztem tego, że nie będą kapitolu. Dobra. Z shiftem oczywiście przytrzymując mamy automatyczne dzielenie wojska. No i co zrobisz? Gałganie. Nie, no to idziemy mu skopać dupę w ogóle bez jakichkolwiek kompleksów. Idziemy mu go zajebać. I to jest śmieć. No ja z zupełności go rozbiję. Szybka. Bardzo szybka. Dlatego się trzeba pozbyć jak najszybciej. Ona ma taktykę, bo jest harnął, więc wejdzie mi w zasięg pięknie. Znaczy, jakby kiedykolwiek nie była w zasięgu, prawda? Ale tak. Będzie dużo prościej. Lisz. Teraz co? Jakaś... O Jezu, jak ja mało biję z tych czarów. No, z tym go dobijesz? Nie. To jakiś slow, nie? Slow czy co? Czy piorun? Ta książka czarów się bardzo różni, nie? Z poprzedniej części. Przede wszystkim to jest większa. Nawet nie wiem, co zrobić. Nie, no nie wiem. Slow. On ma dużo... O Jezu, ale masz lepsze statystyki ode mnie. Dużo lepsze. Dobra, liszcz mi niewiele zrobi. No to co? Elf chyba, czy duszek? Duszek. On dużo jest lepszym bohaterem ode mnie przede wszystkim. Dobra, jeden ork. Złajtuj, niech wleci we mnie. No, nie wleci. To rzucaj sobie tam. No nie, jesteście dużo gorsi, więc nie ma co. Defend. Teraz tak, ty od góry możesz spróbować. I teraz tak. Ty. Ty wleć tu. Ty tu. I ty jedź tam. Dobra, teraz trzeba go zabić. Mogę sobie slowa zrobić. A nie, on jest głupi jednak. A, zabił mi jednego swoją drogą, więc może nie jest aż taki głupi. Łoch! Aha, miał kajdany wojny, więc tak nie mógł uciec. Ale teraz mam dużo artefaktów, dużo lepszych artefaktów. Na pewno pomoże. Skończmy turkę zatem. Precyzja i mieczyk. Mieliśmy korbacz o 4, to jest plus 3, czyli oczywiście gramy z korbaczem. Dobra, agony jest moje. Na to wygląda, że jakoś ciężko mi się wyobrazić, że oni by się przede mną obronili. Mają tu wojska, ej, bez śmiania. Trochę tej armii mają. No to co? A nie, czyli ja nie muszę wajtować przecież. Po co to robię? Dobrze, że bohatera chociaż nie mają, nie? I tak nie będzie prosta bitwa. No dobra, będzie się trzeba troszeczkę napocić, moi drodzy. No, ty jesteś zablokowany. Tak. Tylko czy ja... Aha, na jedną turę, to... W zasadzie nie ma żadnego znaczenia, to co zrobiłem przed sekundą. Wampir i tak już będzie miał zaraz swój ruch pełen. No przywal temu wampirowi, chociaż tak. Oj, ci strzelcy zabolą. Tu widzę uciekające po prostu pieniądze. Chociaż... W gruncie rzeczy. No ten to jest nie najszybszy na świecie. Sprinterem i Usainem Boltem to on na pewno nie jest. Dobrze, że przynajmniej są taury. O, tyle chociaż, nie?
Dobra, 16 strzelców, logistyka. Mhm. Jeszcze jakieś... A, czekaj, czy mi kryje już ciągnęło? Wiecie co, opiszcie mi tę mechanikę, ktoś z was dokładnie wie, mam tą kyrę tutaj wybraną. Aha, okej, okay. Dobra, już pamiętam, trzeba zrekrutować bohatera i kyrę wskoczy w następnym tygodniu na ten slot, czy jakoś tak to było, kurde, nie pamiętam. Dobra, wiecie co, ja sobie przypomnę do następnego odcinka, obiecuję to wam. Przypomnę sobie tą mechanikę i ją wam pokażę w następnym odcinku, bo po prostu zapomniałem ją totalnie, tą mechanikę, jak ją się wykonuje całą. Tu mam mini bohatera jeszcze. Pamiętam, żebym się kręcił jeszcze jeden. 10 poziom z logistyką, jesteśmy, no bez mistrza magii ziemi, ale i tak uważam, że jest dobrze. Jest i bastionik. Pamiętam, trudny jest ten bastion do zdobycia, trochę wojska tutaj mają. Jest zamek? Nie ma, no ale tyle chociaż dobrego. Mirandę zabijmy. Nie wiem, co oni mają w podziemiach. Myślę, że zamek jeszcze jakiś mają, nie? No przynajmniej tutaj komputer szybko wykonuje swoje ruchy, nie zastanawia się po 30 godzin nad nimi. Tylko idzie mu całkiem sprawnie z tymi ruchami. No to co, autujmy cię. Powinniśmy mieć trochę większą... Fireballem przywaliła. Tak, czerwony zdecydowanie jest jeszcze na dole. A my się przebijemy po prostu. Dobra. Aha, cały czas zapominam o moim spell powerze mega genialnym. Dobra, mam dwie strzelą. Dobrze, wołaku przynajmniej strzelają. Jakoś strasznie nie boli. Myślę, że to dowodzenie części będzie wchodziło. Ale widocznie nie. Dobra, idźmy, ten zamysł wojujemy. Golisza się trzeba pozbyć w pierwszej kolejności. I ciebie. Duszki, śmierdziuszki, to nie jest problem straszliwy. Okej, okay, brzmi jak plan. Tak. Teraz tak. Duszki i wampirki. Dołgany i tak nic nie zrobią, przynajmniej nie zdążą dojść. Dobra. Kurde, szybko gra idzie, co? Przyznacie sami. Że po prostu dużo, dużo... Te animacje są... O Jezu, nie, to było głupie jak kilo gwoździ, Ignacy. Tak się nie robi. No właśnie. No, jeszcze żyjesz. No, dziwo. Okej, okay, niech będzie. Dobra. Jest cały czary. Dawaj mi elfy, nawet te. Jeszcze trzeba teraz zbalansować moją drużynę pierścienia. No to się robi tak. Shiftem. I oni się po prostu wyrównują wtedy mniej więcej. O, co ja zrobiłem? Dobra, mam nadzieję, że wam nie wywaliło jakoś gry. Straszliwie przynajmniej. To dobra. Teraz tak, Forest. Gump. Jedziesz to... Tak, to chyba trzeba zrekrutować bohatera, żebym jeszcze miał. Dobra, mój błąd. A tutaj coś jest ciekawego? No, jest trochę tego wojska, ale ja wolałbym... Bastionowe czy nie bastionowe? O, taba nacisnąłem. Dobra. czy coś bym stąd chciał może? No tu jest tego mało przede wszystkim, to jest podstawowy problem tej armii, że jest jej mało. Czy może stąd? Ile mam tutaj roków? 9. W sumie. Ulepszymy jeszcze orki i będziemy mieli taką armię. No to są elfiki. Jasne, że mi ich dawaj. I przeskocz tędy oczywiście. Polecimy po armię. Tutaj ulepszmy sobie doły. Co, centaury ulepszmy. Teraz będę musiał pomyśleć, jaki ja będę miał, musiał mieć układ armii. Bo nie mam jeszcze pomysłu na niego. A może Rady Miasta, Ignacy? Przychodzi mi do głowy. Czy mogłoby być to warte? I tak. No i co, ja będę chciał mieć orki. 21. Thunderbirdy. No i to będzie działało. Podbij tutaj po armię. Elfy. Elfy. Dobra, zrównani. I teraz tak. Czy ja bym chciał coś dorzucić? Kurde, dlaczego by nie krasnali, nie? Teraz policzymy, ile tych jednostek będę miał. Tak, krasnale sobie wrzucamy. Wchodzą Thunderbirdy. Wchodzą Roki. I co, centaury, nie?
Thunderbirdy, centaury, pegazy. Pegazów jest mało. No może coś innego stąd. No tu nic nie ma, mógłbym ogra ulepszyć. To jest jakieś rozwiązanie. To weź centaury. I jedźmy tutaj na południe. Dokładnie. I teraz tak, tutaj. Mhm. Ulepszamy was. Ogra trzeba ulepszyć. I bierzemy jeszcze ogra. Tutaj wszystkie wojska są? Sprawdźmy. Raz, dwa, trzy. To co chciałem. Dokładnie. I teraz tak, poprzestawiajmy sobie armię. Wy na boki. Orki mogą stać tutaj. No coś takiego nawet bym zrobił. Może tak. Okej. Okay. Balisty mamy, czarów troszeczkę mamy. Przebi się tędy przez te kopalenki. No niestety drugiego bohatera sobie nie zrobiłem. Może nad tym zapłaczę, może nie. Do końca nie wiem. Myślę, że czy mogę go zrobić teraz i trochę pozbierać im tutaj sobie chociaż jakiś pierdółek. Chociaż ja chciałem mieć tego bohatera, którego chciałem mieć. Zróbmy tak. Kliknijmy sobie tutaj, że ja chcę mieć... Kyrę. Kyrę. Zróbmy Dremel, że jak on tam się zwie. Daj wait up. I mi się wydaje, że na początku następnego tygodnia ona się powinna pojawić. A, już jest. Dobra, to już znamy mechanikę, moi drodzy. Kyrę. Oczywiście ją wylewelujemy, gdzie się da. Płatność jeszcze na Kyrę mi wpadł. Idealnie, na samym początku. Oczywiście pozbieraj wszystkie ekspy, które się tutaj da pozbierać. No, a Gelu schodzimy w podziemia. Przebijamy się tutaj. Jest i czerwony. Mocny, ale nie aż tyle, żeby mi jakoś strasznie przeszkodził. Błyskawica za 60, to za 40. Thunderbird jest pierwszy. Dwóch strzelców do ścięcia w pierwszej turze. To co? Slow, nie? Wait. Raz. Dwa. Dobra, strzelcy mu nie grają. Wait. Jeden strzelc, to nie jest, nie są straty. Hopsa. Bloodlust na ciebie. Wait. Tak. Kontrol. Oczywiście z kontrolem możemy podglądać, ile oni dolecą, i dokąd. Jeszcze raz. No brakowało mi tej opcji bardzo. Dobrze, ją w końcu już mamy. Przywal. Liczyłem na jakiś piorun, szczerze powiedziawszy. Wygląda na to, że się troszeczkę przeliczyłem. Ojc. Minotaru. Teraz tak ty. I ty. I spróbuj go z tej strony. Wielkie minotaury są bolesne bardzo. No niestety, dwóch. Tego się pozbądź. Dobra, i teraz jest moja tura już chyba. Jeżeli mi się to uda wszystko dobrze zrobić, to tak. Uderz tutaj, żeby zluzować trochę obrażenia. I przywal jakimś tutaj pierdolnikiem. Niestety przeżyli. Cholera jasna. Wait. Ustrzel. Do przodu. Mogli zwiać, zepsułem strasznie. Ale dużo artefaktów i dużo dobra. Ogólnie rzecz biorąc, więc chyba okej okay raczej. Kyrę levelujmy. Zasuwaj tutaj, moja droga. Aż zaawansowane znajdowania drogi już nie potrzebujesz. Ty i tak będziesz specjalistką od zasuwania, więc o nią się nie martwmy jakoś straszliwie. Przeskocz oczywiście tędy. Jak zwykle obstawiam, że właśnie w tą stronę są jakieś zamki. A, tu jest tylko kopalnia złota. No dobra. Czy mamy jakieś lepsze artefakty? Też przejrzyjmy może w końcu, jak coś mamy już. Tarczę na pewno mamy lepszą. Czaru precyzji jakoś niekoniecznie potrzebuję. Tak na moje. Skull helmet jest chyba lepszy od hełmu alabastrowego jednorożca. Co to jest? Przed szaleństwo, a to jest przed zapomnieniem. Żyć przed zapomnieniem. Czy to? O, to lepiej. Już tak szczerze mówiąc. No i dobra, Kyrę, śmigaj mi tam. Po kolejne poziomy. Znaczy poziomu już chyba nie złapiesz teraz. I to chyba tyle. Możemy idą zejść na podziemie. Trogoldyta populacja dubluje się. Wow. Czy nie mają ten zamek swój? No dobra, bawi mi się, że też nie mają go, że oni mają go tutaj na górę. Dobra, może to zróbmy od początku, Ignacy, zanim... Zamiast się tak plątać, jak przysłowiowy smród po gaciach. Oczywiście śmigaj tutaj na górę. Pewnie był zaraz ich zamek jest obok, a ja pewnie łażę jak głupek. O, właśnie. Ach, dobra, nieważne, moi drodzy, nieważne. Nie było tematu. Przynajmniej nic nie mieli pod ziemią. Tyle dobrego. Przewinąłem, że ktoś chciał zobaczyć to. Przepraszam bardzo.
No, coś tu mają. Nie dużo, ale coś. Fala śmierci może niekoniecznie. 85 zadajemy już. O, grubo. Spell power 3 na 4 tury coś możemy zrobić. Dlaczego by czegoś nie oślepić? Na przykład ciebie, bo jesteś zawsze wkurzająca. Wait. Piorun. Nie boli. Dobrze. Strzelcy nie grają. Kto jeszcze ma nie grać? Ty. Jesteś szybki. Wait. Zapraszam do mnie. A... Tak? Bloodlust tutaj. Oczywiście tak, Bloodlusta rzucamy tylko i wyłącznie na jednostki walczące wręcz, o czym czasami zapominałem. Ale już pamiętam. O Jezu, to było głupie, Ignacy. W sumie darmowe straty się wpakowałem, tak na własne życzenie. Kolejny piorun. Dobra. Co, odblokowujemy was? No nie. Niestety. Nie chcę ich odblokować, bo bym dostał... O Jezu, mogłem sobie strzelcem to na początek zrobić. No Jezus, dobra. Gałgańskie ruchy. Bardzo gałgańskie ruchy. To w ogóle nie sugerujcie się, że tak się powinno grać. Na strzelcach było trzeba go odblokować. Czerwony przegrywa. Wszyscy pokonani. Odnosi zwycięstwo. Bla, bla, bla. Super. Czyli tak. Kamp 1. Jedziemy. Powstrzymaj grupę zbuntowanych lordów Avli przed sprzedaniem pierścienia żywotności rycerzom śmierci z Dei. Pamiętaj, że Gelu nie może, przegrać żadnej bitwy. Gelu nie może powyżej 15. Zaklęcia i bohaterowie przechodzą. Rękawice jeźdźca. Why not? 10 zbójów to nie potrzebuje. Oczywiście chyba znowu nie wczyta filmiku. Tak, niestety filmików nie wczyta nam, więc możemy tylko sobie przeczytać. Okej. No dobra. Chyba pamiętam tą misję. Przynajmniej tak pira za oko ją pamiętam. Książkę czarów masz, to dobrze. Dobierz sobie te elfy. No i pobawmy się. Uch. Wrzuć chociaż coś do tej armii. Raczej tak. Żeby była jakakolwiek inna jednostka do grania. 4 w wiatraku. Why not? Kopalnia złota dla nas, to jest zawsze miła rzecz na start. Musicie przyznać, Rada Miasta. Nie musimy na szczęście robić bohatera, mamy Kyrę, więc to jest tyle dobrego. Ale podlewelujemy ją troszeczkę. Ta Kyra może być trochę przydatna. Jasne, że tu będziemy gros roboty robili Gelu, ale... Podstawowy atak. O, to nawet Gelu się tam pofatyguje za chwilkę. Tego nie potrzebujesz. Czy z jednorogami sobie dam radę? Jeżeli nie będzie ich jakoś strasznie dużo, to na pewno... Kurczę, ale mi się szybko gra. Ło! Dawno nie grałem w taki szybki sposób. Krasnoludy są nasze. Ekspik jakiś zawsze mile widziany. Podjeść tutaj jeszcze. Ilu was jest? Grupa. Zapiszemy grę i to spróbujemy zrobić. Bo obawiam się, że grupę możemy rozbić. I to bez jakichś straszliwych problemów. Podjeść jeszcze tutaj. Kuźnia? Nie idę w jednostki, bo... Zapiszmy sobie tę grę. Nie idę w jednostki, moi drodzy, bo widzę, jak mi idzie gra, więc nie mam bardzo silne jednostki w tym momencie już, więc nie potrzebuję robić jednostek. W dużej mierze. Oj. Może być ciężko. No, są odporne dosyć na czary, ale... Chociaż jeden go zablokuj. W sumie spoko. Tak. Tak. I tak. 14 centaurów to nie jest duża... O, powietrze, jasne. Ja zawsze lubię dać powietrze. No i okej. Obitu. O, łucznik. Dobrze, dobrze. Ten łuczek to zawsze jest dobra rzecz, bo to jest plus 5 do archery. No i to jest element zestawu, jeżeli byśmy chcieli łączyć. Nie, że ten zestaw jest nam jakoś strasznie przydatny, ale... No, balistyka może niekoniecznie już. Ratusz. I co? Ty masz tutaj jakiś żołnierzyków. Pojedź tutaj, to w sumie tak, to Galu niech ten spada. Niepotrzebnie tam wjeżdżałem nawet. Przejdź tędy przez ten atak. Plus jeden do ataku, to jest miła rzecz. Wskocz tutaj. Czekaj, w opłoku. Szkoda, myślałem, że się przyłączą. No, niefortunnie. Śmigaj tam, na północ. Cytadela oczywiście. Idziemy w zamek. Tutaj już chyba ze smokami trzeba trochę powalczyć. Coś potraciliśmy. No, myślę, że się przyłączą. Niestety.
Zamku i tak nie zrobię, bo nie mam do niego surowców, więc skorzystajmy z okazji. Oczywiście gelu możecie ulepszać w każdym miejscu tą swoją armię, więc nie ma z nim większego problemu. Jeżeli zastanawiam was, jak to robię, trzymam shift i naciskam. Widzicie? To dubluje po prostu jednostki, tak? To po prostu automatycznie wam dzieli, więc jak trzymam shift, to rozdziela pomiędzy dwoma grupami. Taki protip. Sobie. 200 expo zawsze, nie? To się szybko te bitwy tu rozgrywa bardzo, więc nie ma większego problemu. A, dobra, Gelu, spadaj stąd. Niech tutaj porobi sobie teraz ten drugi bohaterek. Kyrę, przepraszam. Dobra, śmigaj tam, Kyrę. O ile tu nie będzie jakichś super rzeczy. No, są dwie kopalnie. No i ekspy. I do krasnoludów. To niekoniecznie jestem jakoś zainteresowany. Dobra, to Gelu śmiga na południe. Jakiś poziom wszedł? A, jakiś czar zużyty był. Dobra, okej, to możemy się tak zbić. Elfy, zapraszamy. Niestety, oj, jest i brązowy. Dobra, to już cię pobijemy. Zamek jest i nasz. 2000 złota co turę, 3 nawet mamy przychodu. Chyba 1000. Coś, jesteś głupawy, kolego. To pozbawimy cię życia, jak jesteś takim mielonkiem. Nawet go nie zabiję. Jeżeli on zwieje pewnie. Jeżeli nie zwiejesz na krasnoludzie, to jesteś głąbym. Okej. Okay. 5 strzelców w dupę, ale... Ale on bohater w dupę, więc chyba gorzej. Zresztą elfy to sobie właśnie tutaj odrobimy. W tym momencie. Zaraz cały hajs stracę na tym, ale... Ale to jest to, co widzicie, że trzyma mi przy życiu. Ci sharpshooterzy to są samograje jak dla mnie, więc... Nie ma co nawet na to narzekać. Dobra. Ratusz czy ja mam? Mam ratusz. Zjawa plus. Przyrost. Dobra, podbij tutaj. Bastionik poproszę. Macja, oczywiście, dawaj mi. Będzie mi zamek zaraz drugi. To zawsze jest miła rzecz. Oni tam chyba go troszkę rozbudowali, jakby mieli jakiś tam ratusz, to by było miło. 3000 przychodu, to ja niewiele porobię. Zajmę mu ten zamek. Nie pobudował fortyfikacji. Myślę, że spokojnie. Dobrze. Obawiam się, że mają drugi poziom Magilda, bo... Oj! Oj, 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 oj. 7 strzelców. Dobra, wygląda na to, że trzeba wczytywać grę, moi drodzy. Bo się rzuciłem jak... cwaniak na nich. A nie miałem silnej armii. O nie, tutaj Ignacy. Autosave trzeba wczytać. Jak cwaniak się na nich rzuciłem, a nie miałem silnej armii, więc... Nie? Tak, słusznie mi skopali dupę. Mamy dyplomację, to skorzystaj może. Kopalenka chociaż na naturę im zajmi. W polu by nie mieli tak łatwo, ale w zamku mają trochę przewagi na pewno. Niebieski strażnik graniczny, okej, trzeba o tym pamiętać. Pewnie tam coś będzie miłego na sam koniec. Skończmy turkę. Oni się nas cykają, tyle dobrego chociaż, nie? Tyle dobrego. Tych strzelców troszkę mamy, to prawda, oni są dobrzy, to prawda, ale... Nie są to samograje, prawda? To też trzeba o tym zawsze pamiętać. Jest i drugi brązowy zamek. Jest i zielony strażnik graniczny. Jest Wild Willow. Bo chyba jakaś taka bajka Willow, nie? Mi się wydaje. Jutro powinniśmy mieć kapitol. Chyba ten gałgan wyszedł. Tu jest dwóch gałganów. To bardzo blisko siebie. Aha, dlatego mają tak dużo strzelców i wszystkiego. Otworzyłem sobie ich turę, dobra. Kapitel mamy. Słuchajcie, moi drodzy, mamy 33 minuty. Myślę, że to jest dobry czas, żeby zakończyć. Słuchajcie, tak jak mówiłem na początku, prośba o duży feedback z waszej strony na sam początek. Jakaś łapeczka w górę na początek serii. Tak, na zachętę, można by powiedzieć. Zawsze jestem oczywiście otwarty na jakieś wasze komentarze, jakieś dyskusje, problematykę. To zachęcam oczywiście gorąco. Zaglądajcie sobie do playlist, jeżeli jesteście zainteresowani moją inną działalnością. No i co? I to będzie chyba tyle jak na dzisiaj, tak mi się wydaje. Jutro oczywiście kolejny odcinek, dzisiaj około 35 minut. W weekend są po 2 odcinki. To zawsze jest tak. I one są po prostu 2 krótsze wtedy. Takie jest mniej więcej założenie. No i tyle. Ja byłem Ignacy, wy byliście wy. To były Heroes 3 HD Mod. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.